przenieśmy się w czasy osiedla Ursynów z 96 roku. Kilku dzieciaków na ławkach w kapturach. Tak to się, proszę państwa, wszystko zaczęło. Nadchodzą w kapturach postacie to nie misi, źli i łysi, to klimat kapisi. I oni rozpoczęli nową erę. Ja słuchałem tego w kółko, non stop, nie? Tak naprawdę jakbyś mnie puścił tą kurwa z tobą rapował całą tą płytę. To była wizyta kurwa papieża rapowego, kurwa, po prostu, wiesz. Molesta 95, 96. W życiu nie przypuszczałem, że to będzie jedna z najbardziej przełomowych płyt dla całego polskiego hip-hopu. To, co my mieliśmy jako Molesta, czyli bycie naturalnym, nie dobieraniem słów w formie artystycznej. My się nie dawaliśmy tej szarości. To przekaz dla prawdziwych, nie szukamy słuchaczy. Urzekło to całe ulice. Sukces bywa groźny, potrafi sporo popsuć. Im mniej rzeczy potem zaczynacie łączyć, tym później trudniej znaleźć ten pomost. Ja nikomu nic nie jestem winien. Tyle pamiętam. Resztę musiałbym wymyślić.